Jak widzę, co się dzieje w tym świecie, to serce mi od środka się kraja. Ten strach towarzyszy każdemu z rana. Ten ból, który przychodzi mnie wiecznie, nie do sobie zapomnieć ściana śmierci. Ta krew przelana niepotrzebnie na ziemi, czyny wyrządzone nie są te konsekwencje. Powiedz mi proszę, komu to potrzebne? Zawiść, chciwość, złość, zazdrość, przemoc, goryt, wyrządza pogarda, wściekłość, szał, wrogość, apatia, nienawiść, gniew, agresja, chamstwo. To czynniki tworzące jeden wielki chaos, kierują nami, popadamy w amok. Jak emocje wymykają się spod kontroli, zapanować nad nimi wciąż nie potrafimy. Jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi, na co dzień żyjącymi istotami. Jak każdy popełniamy błędy, jak każdy ma swoje problemy, rozwiązujemy je przemocą zamiast ludzką mądrością. Spróbujmy się zmienić, mordo, i stać się lepszym na nowo. Znowu to co słyszę mnie niepokoi, to co widzę to po prostu mnie boli. To co się wyczynia, brakuje na to słów, takie są realia, nie jak bajki ze snu. Mam jedynie wiarę, wielką nadzieję, że da się naprawić, głęboko w to wierzę. Dlaczego człowiek wyrządza krzywdę ludzką? Dlaczego ludzie do siebie szydzą nienawiścią i się nawzajem mocno ranią i nie tylko na to spoglądają? Dlaczego taki jest? Niech ktoś to wytłumaczy. Teraz już wiem, tak został zbudowany, oparty na przemocy, cierpieniu bliskich, przelanej krwi, agresji, nienawiści do innych. A może kiedyś będzie tak pięknie, że świat się zmieni, zakwitnie szczęście. Jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi, na co dzień żyjącymi istotami. Jak każdy popełniamy błędy, jak każdy ma swoje problemy, rozwiązujemy je przemocą i zamiast ludzką mądrością. Spróbujmy się zmienić, mordo, i stać się lepszym na nowo.